żeby słowo chciałem się stało, ja zawsze po treningu swoje jajeczka z Larlan. Notabene, nie ma takiej opcji, żebym ja na dzień dzisiejszy zjadł jajko ze sklepu. Niedobre po prostu, tak? Co, te jajka nie mają nic wspólnego z jajkiem. Ja nie wiem. Napierdzielone tym syfem, tymi paszami chemicznymi. Szkoda gadać. Już? Widzę, że jajka lubisz. Moje jajka. Paszałuj. Moje jajka lubię. Paszałujesz, jak nie wiem. Witamy Was, moi drodzy. No dzisiaj trening nóg, bo jeszcze żeśmy Wam nie wrzucali naszego treningu nóg. Trenować będziemy wspólnie, zarówno ja, jak i Ozzy. Na pewno ja się odniosę do techniki Ozzy'ego, bo uważam, że jest naprawdę dobra. No ja będę robił wszystko, co będę mógł ze względu na ten mój bark, bo ciężko mi położyć tangę na plecach. No ale zobaczymy. To by było nasze pierwsze ćwiczenie po rozgrzewce. Później będzie troszeczkę suwnicy. Maszynę Olimpa zaliczymy. Czworogłowy i dwugłowy, później łydeczka, może trochę brzucha nam dzisiaj wystarczy, bo pogoda, moi drodzy, na dworze jest ponad 30 stopni. Ja nie mówię, bo warunki w Larland, pierwsza liga, tam mamy 18, także jak będziemy wchodzić do środka, moi drodzy, to liczcie się z tym, że to jest zawsze tak, jakbyście dostali klapsa takiego. I to jest takie orzeźwienie, nie? Tak to wygląda, także warunki do trenowania są. No i co? No i zobaczymy. Jeżeli chodzi o Ozzy'ego, moi drodzy, bo to jest dla mnie dzisiaj ważne, mam nadzieję, że Ozzy ostatnią serię, jaką dzisiaj będzie robił, to będzie ciężar 80 kg i to nie będą 2 czy 3 powtórzenia, bo tak naprawdę taką ma życiówkę. Postaramy się zrobić tych powtórzeń troszeczkę więcej, a jak to nam wyjdzie, moi drodzy, no to zobaczymy. No ja plan kończyć dzisiaj 160. I Ozzy sobie dodaje co serię po 10 kg ma skoki i ja mam skoki co 20. Damy radę, co? Czyli co, zapraszamy wszystkich na trening, a my małolaci lecimy. Co mi tak ścisną, widziałeś? Ścisną mi rękę. Słucham, a ja cię. Lecimy. Moi drodzy, zaczynamy z przysiadami. Co jest najważniejsze u mnie? Położenie sztangi na plecach i zobaczcie, jak Ozzy wychodzi. Robi to na 3 kroki. To już jest wyższa szkoła jazdy. Hop, hop i jest ustawiony. Klatka wypięta do przodu. Technika low bar i zejście na dół. Młodzi ludzie nie lubią robić przysiadów, bo jest to naprawdę bardzo wymagające ćwiczenie. Przede wszystkim trzeba się skoncentrować tutaj na głębokości, chociaż pan magister, mój kolega Michał Wilk uważa, że głębokość wcale nie jest zależna i aż tak ważna. No ale my robimy tutaj trójbojowe przysiady, więc musimy zachować pewne zasady. I zobaczcie wejście. Na zakończenie cyk. Dobra. Inne, gorsze technicznie. Zadowolony jestem od trzeciego przysiadu. W momencie, kiedy wyciągnąłem troszeczkę dupę do tyłu, zaczął ten ruch inaczej wyglądać i przede wszystkim bardziej komfortowo się siadało. Pierwsze dwa leciałem na pysk, oczywiście to jest mały ciężar, więc to jest ciężkie do uchwycenia przez normalnego śmiertelnika, ale ja jako osoba pod sztangą czuję to. Także Ozzy druga seria, za chwilę lecimy dalej. Druga seria Ozzy'ego. Teraz zwrócimy ustawienie stóp, a później porównamy to do mojego. Zobaczcie, Ozzy ma bardzo wąsko stopy na samym początku ruchu. Prostuje się super. Tak, i wyjście na trzy kroczki. I lecimy. Dupa do tyłu i wstajemy. Nie ma tutaj zastrzeżeń, jeżeli chodzi o głębokość. No nie ma zastrzeżeń, jeżeli chodzi o siłę, bo tutaj siła to jest. No. Uważam, że sędzio ma dużo lepszą technikę niż ja, ale od samego początku jest prowadzony, bo ja, moi drodzy, przysiady zacząłem robić tak naprawdę między 20 lat. I to na pewno nie przypominało takich przysiadów, jak robię w tej chwili przy Ozzy. Na stopy, moi drodzy, dobra?
Ustawienie stóp. Tak wygląda. Dupa. Ale komfort, kurwa. I teraz ósmy. Pyk. Teraz mi siadło. Co nie zmienia faktu, że moja technika w porównaniu do Ozziego i tak jest niepoprawna. Ozzie ma lepszą. Ale było dobrze. Teraz się czułem komfortowo. Moi drodzy, kolejna ważna młoda rada dla młodych adeptów. Jeżeli chodzi o technikę przysiadów, uważam, żeby nie tracić czasu, nie łapać niepotrzebnych kontuzji, trzeba się zgłosić do kogoś, lepiej albo trenera trójboju siłowego, albo trenera dwuboju, w zależności co macie w pobliżu, niech on wam pomoże w doborze techniki. Jest wiele technik, tak jak wspomniałem, i high bar, low bar, wyciskanie klasyczne, przepraszam, przysiady klasyczne, przysiady sumo, ale tak powiedziałem, kontakt z profesjonalną osobą, która pomoże wam ustawić technikę. Technika związana jest z waszą mobilnością przede wszystkim. To, że waszemu koledze coś pasuje, nie znaczy, że będzie pasowało wam. I nad tym proszę się poważnie zastanowić. Ja muszę poprawić, to chodzi od razu. Siódmy. Jeszcze raz. I ósmy. No tak, co na dole pokicasz, to wiesz, to jest ciężej. Także jak żeście widzieli, jak ja dreptam, stary chłop, 30 lat przysiadł. I co? I pizda. A mołolacik nauczony ode mnie, od samego początku przeze mnie, pstryk, pstryk i wszystko jest. I się nie morduje, i siada. Po prostu jest lepszy od ciebie. No jest, jest. Dobra. Troszkę szerzej. I lecimy. Uuu, leciuszko. Trzy. Cztery, jeżeli chodzi o życiówkę. Pięć. Sześć. A ja tam jest? 7, 80. 80 kilo, kurwa. No. I hop, fajnie. Nic nie pomagałem. Uważaj, Ozzy. Słuchajcie, bardzo fajna sprawa. Żadnej pomocy nie było. 80 kilo 8 razy. Przy życiówce sprzed 6 tygodni 3 razy. Ale tam żeśmy robili siłę i szły mała ilość powtórzeń, a dość duże ciężary. Także tutaj ja już mogę odważnie powiedzieć, że paczka 20 to lekko siedzi, lekko. Ale pomalutku mamy czas. Za tydzień na kolejnym treningu będziemy schodzić troszeczkę z powtórzeniami. Wejdziemy z ciężarem wyżej, ale już będziemy robić, moi drodzy, maksymalnie 6 powtórzeń. Teraz. Duży ciężar, zabolało. Wolę odpuścić, żeby nie było kontuzji. No i na to. No, moi drodzy, teraz sublica, tak żeby wspominali. Do swojego 150 kg samego obciążenia. A przy okazji tutaj powiem, że mamy odwiedziny klubu trener Gardziński, młodszy trener Gardziński i Igor, który od dzisiaj nie będzie słuchał internetu, tylko będzie słuchał starszych dzieci. Czarna razia. Kuszyny. Marki zajebał łapy, że kurwa nie mogą się ruszyć. I mały nie. Sam robił szuka machami, człowieku tego. Lecisz z Gradziej, lecisz. Młody wilku. Jeszcze jeden. Dawaj. No. 13 i 14, jak leci.
Nie ma opierdzielania się dla Irland. Jeszcze to jeszcze ci 10 zrobię. Ale kurwa noc! No, lecimy. Ostatnia seria. Słownicy. Ćwierć tony ponad. Dokładnie 255 kg. Jak na suchara może być? Słucham? Zrobię jeszcze 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I sześć. Panie Gardziński, suchar? Widzi pan co się suchar? Dzieje? Suchar? Widzi pan co się dzieje? Ileś powtórzeń zrobił? 16. A kto ci kurwa ci pozwolił? Ty. O, ciężar jest. I to spory, jak widać. Nasz pan z Gredzik leci. Boli. Boli? Boli. Tak, przy przysiadzie, wiesz? Wiem. Teraz żeśmy robili show. Tak robią te wszystkie gwiazdy internetu. Napierdolą tych kółek na tą maszynę w rzeczywistości 400 kg. Co to kurwa jest? Zabawa, 20 powtórzeń. Jak mnie noga nie bola, to zrobię mu 60. Szkoda, że muszę to powiedzieć, ale co tak mało? Myślałem, że więcej dasz. Te 50 tu co leży. Następnym razem, jak mnie noga nie będzie boleć. Zobaczymy. Lecimy. Tak. Trzecie ćwiczenie, moi drodzy. Czwóreczki. Ciężar dość poważny. Ja bym był za tym, żeby Ozzy robił troszeczkę wolniej, czyli spuszczał ciężar na dół wolniej, a to co podnosi do góry, tempo jest jak najbardziej pozytywne. Ja się za chwilę popiszę i wam pokażę, jak to ma wyglądać. Ja po prostu technicznie teraz lepiej niż Ozzy. Kurczę, no takie parówki to jest ja w pasie. No nie, to są serdelki już. Teraz już dostałem awans za serdelkę, wiesz? Krakowska. Ozzy ma paróweczki, ja mam serdelki. Tyle co już w pasie by dwóch, kurwa, nie? Nie. Słuchaj, co to będzie, jak będę miał krakowską? Jak byłem młody, to krakowską miałem z drugim. A mortadele? Ale wchodzę. Ile można mi jeszcze tak robić? Dobra. Mi się już nie chce nagrywać. Tylko, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie robił. No, trzeba, musi być ten pierwszy raz. To a tak dokładnie nie będzie pierwszego razu, od razu to jest tak z kobietami. Też musi być pierwszy raz, żebyś poczuł, o co chodzi. To wiem. No to więc ja będę musiał poczuć w końcu. No widzisz, trener Gardziński się zgadza. Lecimy. Dobra, o kurczę, fajnie, wyszło mi się. 3, 4, 5, jeszcze 3 kolejce. Raz, 2, dawaj, i 3. Chociaż 10. Tak? No to widzę, że jak dziewczyny ci się spodobają, to też nie będziesz kończył na jednym razie, tylko parę. Leci. Coś tam przyspieszyłeś, Gredzik. Przyspieszyłem. Ostatnio. Bo wiesz, co? Wiesz jak było. Wiem, ale Gredziki tak mają, że jak widzą małolatkę, to przyspieszają, wiesz? Jedenaście i 12. Dorównał młodemu wilkowi, bo też zrobił 12, ale to niestety nie zostało nagrane. Nie zostało nagrane, ale Ozzy zrobił 12, bo żeśmy się zagadali. Pewnie zrobił to lepiej niż ja, bo jeżeli chodzi o tą
część uda, czyli dwugłowy, u mnie słaba, kontuzjowana część. Także jak żeście widzieli, u mnie szału tam nie ma. I jak widać na udzie, te blizny wojenne są. Jeszcze łydka i brzuch. I lecimy. No, moi drodzy, mam tutaj w Larlandzie drugą łydkownicę. I naprawdę u Łodzego te łydki nieźle wyglądają. Nie odchylaj pleców, same łydki. O tak. To torowe. Dobre. Sarenka, sarenka. No, wychodzi. Zaakceptowałeś, kurwa. Weźmy sobie gdzie, gdyby nie zaakceptował teraz was na biegu. To już 50. Dobra. Ja też wszystkie moje koleżanki ostatnio myślałem, po 6 latach z miałem właśnie wydałem tak. Masz gest. Masz gest, kurwa. Faktycznie. Pozdrawiamy koleżankę. Jakby miała tam wagi niespełna 56 kilo, ja tutaj... Ona, ja z nią pompkę na plecach robiłem, więc raczej na pewno to jej wypięcie. To moje fi. Możesz przerzucić ją do mnie. Dobra, będzie. Moi drodzy, żeby słowo ciałem się stało, ja zawsze po treningu swoje jajeczka z Larland sobie cukrzę. Jesteśmy już po zbiorze jajek, ale na pewno zawsze coś tam zniosę. Ucieka. No już ucieka. Mamy jedno jajeczko. Tu nie ma. Cicho. Kurko, ty se sieć. O proszę. Drugie. Trzecie. Wystraszyło się. Także mniej więcej nie potrzeba. Moi drodzy, po treningu nóg, jak żeście widzieli, zrobiliśmy odzysk z życióweczką kolejną, czyli 80 kg siadł 8 razy. Brawo, synu Piona. Naprawdę, szacun. Młody wilku, czemu mi ściskasz rękę? Uczę się, mocno przybijesz piątkę. Dobra, to już możesz puścić. Ja, no widzieliście, 160 kg, dwa powtórzenia, gdzieś mnie coś zakuło, nie chciałem ryzykować, odpuściłem. Na suwnicy żeśmy tam trochę wzięli sobie, Ozzy znowu życiówka, chyba tam ponad 250 kilo, ja to nawet nie wiem, 400 czy tam 400 z hakiem, po takim większym, ale to nie ma znaczenia. Później żeśmy pompowali paróweczki, ja serdelki, później dwójki żeśmy od niego nagrali, bo żeśmy się zagadali, później łydka na maszynie siedząc i to jest chyba pierwszy raz, kiedy ja wrzucam taki filmik, kiedy ja robię łydki w tej pozycji zarówno Ozzy. Bo tak naprawdę od dzisiaj robiłeś pierwsze w życiu. Wiadomo. Na tej maszynie. No i żeby się słowo ciałem stało, ja zawsze, moi drodzy, po treningu co? Jajeczko z Larland. Dzisiaj jestem bardziej przygotowany, bo tu na dole, moi drodzy, mam wiadereczko. Także nie ma problemu. Ja lubię posolić. Elegancki. To jest świeże jajko, moi drodzy. Tego nie zastąpi smaku nic. A tak nawiasem mówiąc, notabene, nie ma takiej opcji, żebym ja na dzień dzisiejszy zjadł jajko ze sklepu. Niedobre po prostu, tak? Co, te jajka nie mają nic wspólnego z jajkiem. Ja nie wiem. Napierdzielone tym syfem, tymi paszami chemicznymi. Szkoda gadać. Już? Widzę, że jajka lubisz. Moje jajka. Paszałuj. Moje jajka lubię. Paszałujesz, jak nie wiem. Prawda jest taka, dlaczego biorę dzisiaj tylko 3. Prawda jest taka, bo były tylko 3 ciepłe jajeczka. Takie chłodne, to już tak powiem wam, że nie bardzo mi smakują. Myślę, że jeszcze pójdę do kurnika i cyknę sobie ze 2. No to. Ale zachęcam wszystkich, co mają jakieś miejsce, żeby otwierali sobie kąciki z takimi paroma kurkami. Ja już nie mam parę, prawie już teraz mogę powiedzieć parę set. I moi drodzy, jedzcie zdrowo tak jak ja.
3 jajeczka, 3 puste jajeczka. I co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jak żeście widzieli, dzisiaj mieliśmy gości z klubu bokserskiego Garda. Zresztą Mozgan trenuje. Przez wakacje ma przerwę, bo tutaj budujemy zarówno i masę, i siłę. Ale pewnie po sierpniu wróci na boks. I dalej będzie gdzieś tam rozwijał te swoje umiejętności tej szermierki na ręce. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jak widzicie, pokazujemy to, co jest, a nie to, co chcielibyście widzieć. Jeżeli coś się złego dzieje, gdzieś łapie mnie coś, jakiś ból, czy łapie mnie jakaś przedkontuzja, o tak bym to nazwał, przedkontuzja, to jak widzieliście, odpuszczam, wolę zaczekać, bo problemy ze zdrowiem, nie ma się co oszukiwać u mnie. No są. Jestem po rezonansie, wcale za kolorowo nie jest, ale też nie jest, moi drodzy, aż tak źle. Czekam na kontakt lekarzy i będziemy starać się naprawiać, także mnie czeka chyba dłuższa przerwa. Pozdrawiam, siła i honor i oczywiście snu. Dzięki za trening. Jezus Maria. Siła małego wilka, nawet młodego mogę powiedzieć. Nie taki mały. Okej, okay. Ale oszczędzaj starego wilka, żebyś go nie musiał chować tutaj pod orzechem. Nie będę musiał. Pozdrawiam.